Cześć! Dzień dobry, moje drogie! No i specjalnie tak się z Wami dzisiaj przywitałam, używając tylko formy żeńskiej, dlatego że ten podcast będzie głównie skierowany do pań. Chociaż oczywiście panowie też mogą go wysłuchać, jeśli tam jesteście po drugiej stronie. Tutaj przypominam bardziej, że nikogo nie wykluczamy. No i dzisiaj usłyszycie rozmowę z fotografką, z Monią. Oczywiście link do jej profilu zostawię w opisie tego odcinka. No i słuchajcie, na tapet wjechał super temat i porozmawiałyśmy sobie o zdjęciach. Ogólnie o tym, jak my się czujemy przed obiektywem aparatu, o tym, jak się przygotować do takiej sesji zdjęciowej, dlaczego warto zdecydować się na taką sesję zdjęciową i uchwycić dany moment w naszym życiu, no i zrobić sobie super wspomnienia. Czy ja się zdecydowałam na sesję? Czy się już umówiłam? O tym usłyszycie. Przecież już wiadomo, że zdradziłam. I słuchajcie, bardzo Was zachęcam do wysłuchania tego odcinka, bo jest bardzo ciepły i taki bardzo otulający. I mam wrażenie, że pomoże wielu z Was przełamać się i podjąć taką decyzję. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że sama miałam ogromne opory przed robieniem sobie zdjęć, przed pozowaniem, przed w ogóle byciem po drugiej stronie aparatu i jak założyłam swój Instagram, jakby swój profil, to największym wyzwaniem było właśnie robienie sobie zdjęć, dlatego że ja się źle czułam przed obiektywem, miałam do siebie bardzo dużo pretensji, miałam wiele ale do swojego wyglądu, do swojego ciała nie miałam w ogóle zaufania, że będę potrafiła zapozować, a to się okazuje, że nie trzeba w ogóle pozować i że najlepsze zdjęcia będą takie, jeśli na sesji zdjęciowej pozwolicie sobie po prostu być sobą. I to jest przepiękne. Dlatego bardzo Was zachęcam do wysłuchania tego odcinka. Uważam, że będzie turbo pomocny, turbo otulający i być może pomoże Wam przełamać lody i przykładowo umówić się do Moni na zdjęcia. Ja już to zrobiłam. Jeszcze nie mamy terminu, ale już jestem zdecydowana, także nie przedłużam więcej i zapraszam Was do wysłuchania. Oczywiście po wysłuchaniu napiszcie wiadomość prywatną, parę słów od siebie, jak Wam się podobał ten odcinek, jakieś wnioski, przemyślenia. Bardzo do tego zawsze zachęcam, dla mnie to jest przemiłe, także no, proszę do mnie pisać. A teraz już zapraszam na naszą rozmowę. Buziaki. Okej, dobra, to ja też włączyłam nagrywanie, możemy zaczynać. Moja imienniczka. Cześć Monia. Cześć Monia. Bardzo miło jest mi Cię słyszeć i widzieć przede wszystkim, bo my się widzimy pierwszy raz tak na rozmowie i cieszę się, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać w tym odcinku podcastu. I żebym ja nie robiła tego wstępu, to proszę Cię, przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz. Cześć, jestem Monika i jestem fotografką już w sumie od 10 lat, chociaż tak naprawdę zawodowo zajmuję się tym od 3, można powiedzieć. Że już tak postawiłam wszystko na jedną kartę i staram się już być tylko i wyłącznie fotografką, chociaż tak naprawdę samą fotografką jestem dopiero od roku. To jest tak jakby mój etat, można to powiedzieć. I bardzo się cieszę, że rozmawiamy. Ja znalazłam Ciebie w ogóle na TikToku i ja mówię, Boże, jaka pozytywna dziewczyna, szybko Instagram. I faktycznie wymieniłyśmy kilka fajnych wiadomości, masz super energię, no i w ogóle jesteś imienniczką, przecież wszystkie one są super. A no widzisz, to ja Twój profil chyba znalazłam przez polecenie dziewczyn, przez Violę albo przez Justynę i od razu jak weszłam, to zobaczyłam na tych zdjęciach emocje i zobaczyłam ludzi, kobiety i od razu, wiesz, obserwuj, zostaję tutaj, bo tu jest tak fajna energia, jest to ciało tak fajnie przedstawione, ta subtelność kobiet jest tak fajnie pokazana i ja mam totalnie wrażenie, że Ty jak fotografujesz drugą osobę, to pokazujesz jej emocje i pokazujesz coś więcej niż tylko, wiesz, tak wygląd, ciało. No, w tych zdjęciach jest to coś.
Tak, powiem Tobie, że Jezu, w ogóle przepraszam, że tak będę chrząkać, ale oczywiście jestem chora. I dlaczego miałoby być inaczej? Więc tak, wiesz co, ja zauważam, generalnie w ogóle w talentach Galupa empatię mam na trzecim miejscu, więc ona jest dość wysoko. I zanim zrozumiałam, że ja przyciągam takie emocje i ja biorę na siebie te emocje, to trochę czasu minęło. I od momentu zrobienia tego testu, to faktycznie zaczęłam zauważać, że w tych zdjęciach są emocje. Wiesz, ja zawsze fotografuję to, co jest i ja wchodzę w daną sytuację. Jak jestem na ślubie, to wchodzę całą sobą w energię, która jest na tym ślubie. Jak jestem na sesji kobiecej, to ja bardzo dużo rozmawiam na samym początku, dużo się dowiaduję. Często się okazuje, że mamy jakieś te same doświadczenia, gdzie możemy razem tutaj połączyć swoją energię i wtedy my się znamy, ta energia jest zupełnie inna i tak faktycznie, wiesz, jeżeli te emocje są pozytywne, to to naprawdę super wychodzi i to widać wtedy na zdjęciach. Jeżeli są negatywne, to ja staram się je przerzucić na te pozytywne, no natomiast nie zawsze jest to możliwe, nie? I ja dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o tych sesjach kobiecych przede wszystkim. I nie wiem, czy pamiętasz naszą rozmowę, bardziej tą pisaną, jak powiedziałaś, że nie obiektyw lubi, czy coś takiego, a ja po prostu, wiesz, pierwsza wiadomość to zaprzeczenie. Nie, no jak to? Jak ja mogę być fotogeniczna? Jak ja mogę dobrze wyglądać na zdjęciach? I to jest taki mój odruch i wydaje mi się, że odruch wielu, wielu kobiet, że my sobie lubimy umniejszać i też sesję, albo raczej aparat, obiektyw bardzo nas stresuje. Wiem po sobie, że kiedy w ogóle zaczęłam prowadzić Instagrama, to najtrudniej było to, żebym ja robiła sobie zdjęcia, albo żebym dała się fotografować, bo to jest taka ilość stresu dla mnie i od razu to napięcie widać, bo mam bardzo mimiczną twarz i ciągle widzę u siebie jakieś tam wady i nie widzę zalet, tylko ciągle coś mi nie pasuje, no bo też jak tkwiłam w tej bańce fitnessowej, w tej bańce Instagrama i nie byłam aż tak głęboko teraz w tej ciało życzliwości, w ogóle miałam inny stosunek do samej siebie, to żadne zdjęcie mi się nie podobało. Powiedz mi, czy ja jestem jakby w mniejszości? No niestety jesteś w tej większości. Niestety dlatego, że wiesz, ja sama rozumiem to, bo ja byłam w tej samej sytuacji, co w sumie nawet trochę jestem, co wszystkie kobiety. Czyli tak jak mówisz, jesteśmy wychowywane, to źle powiedziane, ale widzimy to, co się dzieje na Instagramie. Te wszystkie piękne ciała wyrzeźbione. I nawet ja kiedyś tańczyłam i zawsze słyszałam, że jestem za gruba, że powinnam trochę schudnąć i ja przez to, co słyszałam w szkole i przez to, co jakby daje nam społeczeństwo, a też, no nie czarujmy się, świadomość naszego dzisiejszego społeczeństwa, jak i kobiet, no jesteśmy dużo, dużo do tyłu. Ja widzę po moim bracie, który ma 12 lat i chodzi do szkoły, że on totalnie nie rozumie, że jak powie do kogoś, że jest gruby, to że on to przyjmie i to z nim zostanie. Ale wiesz, no to jest jakby wina nasza, bo my nie edukowaliśmy się w tym kierunku i też nie edukujemy w tym kierunku dzieci. No i teraz wyobraź sobie, że jako kobiety słyszymy, że jesteśmy grube, że nie wiem, mamy włosy źle ścięte, że mamy za duży biust, bo ja zawsze miałam większy biust i zawsze z tego powodu miałam kompleksy. No i potem dorastamy i tak naprawdę widzimy się na tych zdjęciach i widzimy na zdjęciach te piękne dziewczyny, które wkładają mnóstwo pracy, żeby tak wyglądać. No i patrzymy na siebie i sobie myślimy, ja nie mogę, ale boczek, nie? Z jednej strony, Boże, nie, w ogóle ten brzuch, on wystaje, jak to jest możliwe, tam jest taki piękny. Tylko cofamy się i wracamy do tego, że może ja nie jestem fitness super dziewczyną, moja figura nigdy może taka nie będzie, bo po prostu mam taką budowę ciała, nie wiem, nie będę miała talii, bo po prostu jej nie mam. I nie potrafimy zaakceptować tych wad. I tak kobiety przychodzą i często mówią, słuchaj, bo wiesz, ja mam ten boczek, który mi tak wystaje, ja nie chciałabym go. Ja zawsze mówię, że retusz jest, był i będzie. Ja nie retuszuję tych zdjęć nie wiadomo jak, czyli nie zrobię tobie, nie wiem, z rozmiaru 48-36, bo to tak po prostu też się nie da i to wygląda nienaturalnie. Tylko obiektywy i aparaty trochę zmieniają też nasze ciało, dlatego że jest szerokokątny, to może je trochę rozszerzyć, powiedzmy. Więc ja zawsze, ale to zawsze troszeczkę te wady, które mi wspomną moje kobiety, poprawiam. Natomiast to
Wiesz co, to się też zmienia, bo przychodzi trend, gdzie kobiety przychodzą i mówią, dostałam voucher na sesję kobiecą i ja się bardzo cieszę, bo nigdy bym tego nie zrobiła, ale ja chcę zmienić zdanie o sobie. I wtedy, pokazując ten uśmiech, tą prawdziwą ja, to są te zdjęcia, które tak naprawdę mają emocje, bo musimy brać pod uwagę to, że my nie mamy wyglądać na tych zdjęciach, my mamy być sobą na tych zdjęciach i to jest dla mnie najważniejsze, że wiadomo, na tym Instagramie pokazujesz, każdy pokazuje to, co chce, czyli ten świat, który jest teoretycznie idealny, a praktycznie, no wiadomo jak to jest i wiesz, jakby teraz mamy większą świadomość tego, ja się cieszę, że jest to ciało pozytywność, bo idzie to też w dobrym kierunku. Na przykład ja od 28 lat weszłam pierwszy raz na plażę w największej mojej wadze, jaką jestem i nie pomyślałam sobie, o Boże, co kto inny o mnie pomyśli, że jestem za gruba albo że mam dwuczęściowy strój i to już jest duży plus. I ja zauważyłam, że takie sesje kobiece często są tym momentem, którym moim był na tej plaży. Że one przychodzą do mnie i mówią, w sumie nie jest tak źle. W sumie przed tym obiektywem nie jest tak stresująco. Jak wygląda i jak patrzą na te zdjęcia, oglądają efekty sesji i mówią, nie no, super, czadowo. Mhm. Więc to ja Ci powiem, że mając chyba 18 albo 19 lat, zdecydowałam się na pierwszą sesję zdjęciową i przyszła do mojego domu, do mojego pokoju, w sumie mieszkałam jeszcze w domu rodzinnym, dziewczyna, fotografka, która w ogóle pokazała mi, że ja mogę fajnie wyglądać na tych zdjęciach i ja je mam do dzisiaj na dysku i często do nich wracam i one są tak fajnym wspomnieniem dla mnie, a pamiętam, że kosztowały mnie znowu ogrom nerwów i ogrom stresu, jednak im dalej byłam w tych swoich latach, im byłam starsza, tym bardziej miałam do siebie pretensje, jak wyglądam, miałam więcej kompleksów i po prostu tak zanurkowałam w tej bańce internetowej, w tym świecie fitness i nawet jak byłam na swoich wyżynach treningowych, na swoich wyżynach sylwetkowych, to po prostu wydawało mi się, że wyglądam fatalnie. A jak teraz patrzę na te zdjęcia, to tak, dlaczego ty się do siebie doczepiałaś, dziewczyno? I to, że przychodzą kobiety i mówią, że tu mam boczek, tu i tak dalej, to chyba jest też taka konsekwencja tego, że zdjęcia na reklamach, na billboardach są retuszowane do takich, nawet nie to, że do granic możliwości, tylko są przeretuszowane, że my nie widzimy na tych zdjęciach struktury skóry, nie widzimy właśnie tych boczków, bo wszystko jest tak wygładzane. Ty wspomniałaś o retuszu i to tak samo jak ja obrabiam kolorystycznie zdjęcia jedzenia. To jakby jest podobne, jakby moje oko widzi te kolory żywiej niż oko aparatu, a też sylwetka w obiektywie wygląda inaczej. A powiedz mi, jakby z czym kobiety mają największy problem na sesjach? Żebyś ułożyć właśnie ciało, czy żeby się uśmiechnąć, czy żeby zachować naturalną mimikę twarzy? Co jest największą trudnością? Myślę, że największą trudnością jest odpuścić i potraktować to jako zabawę. Bo właśnie żyjemy w tym przeświadczeniu, że Boże, jak ja tam wyglądam, Boże, jak ja wyszłam. O, czy i to takie to myślenie nasze troszeczkę zabija to, że potrafimy się otworzyć, zaufać. Ale dlatego jest ta rozmowa przed, czyli jak ktoś do mnie przyjeżdża na sesję, to najpierw jest rozmowa, rozmawiamy o pierdołach, o pogodzie, o czymkolwiek i wtedy to się tak fajnie układa, bo już dostaję to zaufanie i jak dostaję to zaufanie i ja zrobię pierwsze 3-4 zdjęcia, ja odwrócę ten aparat i pokażę to zdjęcie. No niektórzy nie pokazują surowych zdjęć, ale ja myślę, że warto pokazać. To wtedy jest takie, jej, to ja? Naprawdę? I jak już usłyszysz to ja? Naprawdę? To oznacza, że już to jest twoja sesja, bo jak ty siebie zobaczysz w tym aparacie i widzisz, że to naprawdę dobrze wygląda jeszcze przed obróbką, przecież to jest zdjęcie z aparatu, tam nic nie jest zrobione, no to wtedy faktycznie jest to otwarcie, rozluźnienie i już wtedy płynie. I niektórzy potrzebują na to 5 minut, niektórzy 10. Więc jakby to też nie może być tak, że myślimy o matko, ja pewno się nie otworzę. Po prostu trzeba potraktować jako dobrą zabawę. No i tak jak mówisz, potem fajnie jest wrócić do tych zdjęć, fajnie jest zobaczyć te zdjęcia. Wiesz, ja mam taką lukę w moich zdjęciach. Na wszystkich rodzinnych imprezach ja nigdy nie stawałam przed aparatem. Ja zawsze byłam tą osobą, która robi te zdjęcia. No i później uświadomiłam sobie, wkładając zdjęcie do aparatu, że hej, ale jak ja wyglądałam wtedy, przecież ja już nie pamiętam. I że fajnie byłoby w sumie zobaczyć, że nie wiem, o tu miałam takie włosy, a tu miałam dłuższe włosy.
No i dlatego też myślę, że to fotografia trochę jest taką moją terapią i ja się przy tym zmieniam. I wiesz, to, że ja rozumiem te momenty, w których jest ciężko i nie ma cię na zdjęciach, to też daje mi dużą przewagę w tych sesjach kobiecych. I takie zastanowienie się, nie? Dlaczego ja nie chciałam stawać przed obiektywem? Tak. Dlaczego ja nie chciałam być fotografowana? Jakie tam emocje we mnie tkwiły, że ja się wstydziłam tego, jak wyglądam, albo tego, jak wyglądam swojego ciała. Oczywiście, że też miałam takie etapy i mam luki, jeśli chodzi o zdjęcia, jakby w poszczególnych latach. Nie mam prawie w ogóle zdjęć z czasów swoich zaburzeń odżywiania, ani z czasów, kiedy wychodziłam z nich, bo jakby nie chciałam tego pamiętać, a trochę teraz żałuję, bo bym jednak chciała zobaczyć, jaką drogę przeszłam i z jakiego etapu takiego złego wyszłam w swoim życiu. I to jak powiedziałaś, jeszcze tak wrócę, będę skakać. Przepraszam, jakby znacie mnie. Więc jak wspomniałaś o tym, że niektórzy pokazują, a niektórzy nie pokazują właśnie zdjęć podczas sesji, to ja mam tutaj znowu dwie sytuacje i mogę porównać, bo sesję tą ze zdjęcia profilowego, którą mam z marchewkami, czyli to pomarańczowe tło, które się, daj mi się, że ze mną się kojarzy, robiła moja koleżanka, też fotografka, też ślubna, i Paulina mi nie pokazała ani jednego zdjęcia podczas ich robienia i tak mnie rozluźniła podczas tej sesji, że ja się tak super bawiłam. Ustaw się tak, ja po prostu tańczyłam przed tym obiektywem i te zdjęcia wyszły takie super, wyszły takie naturalne. Takie w sumie pokazałam taka, jaka jestem. Nic tam się nie ustawiałam, nic tam nie pozowałam i ta sesja była chyba najprzyjemniejsza, taka dla mnie emocjonalnie i taka ciepła, otulająca. Dalej kojarzy mi się też moja koleżanka fotografka w Belgii, u której byłam, i jak też podczas rozmowy ona na przykład robi zdjęcia i wyciąga z człowieka znowu ten uśmiech, te emocje, zagaduje, ustawia, no ma bardzo podobny styl pracy, wydaje mi się, że do twojego. I tutaj znowu kolejny przeskok, jak zaczynałam robić zdjęcia z Maćkiem, to ja byłam tak zestresowana i co on zaproponował, to ja byłam nie, bo ja po prostu miałam w głowie, że o nie, teraz będę wyglądać źle, o nie, a tu nie ten profil, nie, tu włosy, nie, tu ten, aż w końcu, wiesz, on mnie tak uciął, tak weź się uspokój się, bo to ja jestem fotografem, no wiem, ale wiesz, ale nie wiem. No właśnie, ale zauważyłaś tą różnicę. Te pierwsze dwie osoby są tobie dobrze znane. To jest twoja przyjaciółka, to jest twoja znajoma, z którą już kiedyś rozmawiałaś i zapewne wiele o tobie wie. I dlatego, wiesz, jak ja robię zdjęcia u mnie w rodzinie, czy komukolwiek, kto już do mnie przychodzi, powiedzmy czwarty raz, to ja często też nie pokazuję tych zdjęć, bo po prostu ta sesja się dzieje, te emocje się dzieją. Jakby, wiesz, nie muszę pokazywać i udowadniać, że słuchaj, jest dobrze, no bo te osoby już mnie znają, my gadamy właśnie o wszystkim, o tym, co się stało, o tym, czy wiesz, planują kolejne dziecko, no to już, bo to już są takie relacje coś bliższe, dlatego ja zawsze mówię, fotografa trzeba sobie dobrać i szczególnie ślubnego, bo kobiecy to jeszcze, wiesz, ta sesja trwa, nie wiem, godzinę, dwie i jesteś w stanie, jak ci nie przypasuje, dobra, no nie, ta dziewczyna nie dla mnie, ale ślubny, no to jesteś cały dzień wchodzisz intymnie, tam gdzie się ubierają, tam gdzie mają jakieś nie wiem, rozmowy, czytają listy, to już jest naprawdę takie, to te emocje to są takie dla mnie zenit emocji po prostu, dlatego ta osoba energetycznie musi pasować. No ale widzisz, to jest tak jak samo jak tutaj druga osoba, której nie znałaś, Maciek, tak? Dobrze pamiętam? Nie, my się znałyśmy, tylko wiesz, tutaj też jest różnica, jeśli chodzi o płeć. Nie? I moje nastawienie, że to jest zdjęcie na do mojej pracy, czyli ja mam być wizytówką i sama się wrzucałam po prostu w te wszystkie kanony i w tą bańkę i nie czułam się wystarczająca ja sama, więc on też nie był w stanie wyciągnąć z tych zdjęć i wyciągnąć z mojej postawy, z mojej sylwetki, bo ja byłam zablokowana. Ale widzisz, powiedział, on potrafił zrobić, i to jest też właśnie jakby po stronie fotografa według mnie, zrobił ten krok w tył i powiedział ci, hej, słuchaj, wyluzuj, uspokój się, jesteśmy w stanie to zrobić, tylko weź, wypuść te myśli. I to właśnie też jest ważne, żeby wiedzieć, kiedy zrobić ten krok w tył i powiedzieć, nie, no ja się sama nakręcam, nie? Idę w tą stronę, w którą nie powinnam iść, bo przecież
Ja nie wiem, często myślimy o tym, że te wszystkie zdjęcia, które zrobimy, to musimy udostępnić na social media. No nie, nie musimy. One mogą zostać u nas, na telefonie, mogą zostać wydrukowane. Jakby to nie jest rzecz, którą robimy pod internet, tylko robimy dla siebie. I to jest też ważne, nie? Ale widzisz, tak jak ty, to miało być do twojej pracy, to było coś dla ciebie ważnego, twoja wizytówka, więc już się zestresowałaś. Ale myślę, że fajnie wyszły te zdjęcia, więc ten krok w tył był potrzebny. A powiedziałabyś, że ta presja, którą narzuca ten kanon piękna, wpływa na to, jak kobiety się czują przed obiektywem? Wpływa na to, jak myślimy, co wpływa na to, jak czujemy się przed obiektywem. Ale jak już rozmawiamy, to wtedy odpuszczamy te wszystkie myślenie i to już nie ma takiego wpływu. Więc myślę, że głównie wpływ na to, jak kobiety czują się przed obiektywem, ma to, co mamy w głowie. A niestety wszystkie social media i te bańki, które są tam zapodane, no to siedzą w naszej głowie dość mocno. Dość mocno, niestety. Powiedz mi proszę, w jaki sposób ty pracujesz? Czy ktoś się musi przygotować jakoś, bo wiesz, są te porady po prostu w internecie. Ćwicz przed lustrem, ustawiaj się, zrób sobie sama zdjęcia i popróbuj różnych pozycji, różnej mimiki, a ja po prostu nie potrafię tego robić. Jak nawet w ogóle te wszystkie takie wskazówki, mów do siebie w lustrze, tak co? Co? Nie, to naprawdę w ogóle... coś takiego jest w ogóle? Jest, tak, powtarzaj sobie, aż utrwalisz ten mindset, tak nie, tak samo jak ustawiasz się przed obiektywem i to moim zdaniem napędza frustrację, bo skoro ty wychodzisz już z tego założenia, że musisz ćwiczyć po to, żeby wyjść dobrze, a nie wyjść tak, jak po prostu wyglądasz, czyli twoje ciało jest okej, twoje ciało jest wystarczające, ty jesteś wystarczająca, to my się znowu tutaj nakręcamy i może to przynieść więcej szkody niż pożytku. Jak u ciebie wygląda w ogóle ten proces przygotowania klientki do sesji zdjęciowej? Jak umawiamy się na sesję zdjęciową, jest to klientka, która nigdy u mnie nie była, czyli powiedzmy nawet się nie widziałyśmy, bo dostała to jako voucher, to wtedy rozmawiamy, no i często właśnie te wszystkie kobietki moje mówią, no co ja mam ubrać, ja nie wiem, ja chyba muszę jechać na zakupy, a ja jak mam się wymalować, a co ja nie wiem, bo jak się ustawiać, wie, bo ja naprawdę źle wychodzę na zdjęciach, to jest zawsze, to są takie stałe teksty. No i wtedy ja mówię tak, no to otwieramy szafę. Zawsze jakby są takie zestawy, które są idealne, czyli jeansy, biała koszulka, to jest po prostu taki standard, który wszyscy wyglądają dobrze, czy jakaś czarna sukienka, no i mówię po prostu, jaką chcesz siebie widzieć na zdjęciach, romantyczną, odważną, pewną siebie, chcesz coś przełamać, no musisz mi jakby jak najwięcej o sobie powiedzieć, żebym ja też wiedziała, jaki jest twój styl, no bo wiesz, jeżeli ktoś jest energiczny i taki powiedzmy jak ty i wskoczy mi w taką małą czarną i chce być poważny, no to on się, no niestety nie wyjdzie, zresztą sama widzę po twojej minie, że pękasz ze śmiechu, więc jakby wtedy dopasowujemy to w rozmowie. Ja zawsze mówię, że jestem dostępna na tyle, na ile oczywiście mogę i możecie mi wysyłać zdjęcia swoich zestawów ubiorów, albo nawet wziąć walizkę do mnie i wybierzemy na miejscu, co ubierzemy i co będzie pasować. No i to też sprawdziło się na tym kobiecym kampie, no bo tam były takie naprawdę mini sesje i dziewczyny miały ubrane. Jedna dziewczyna miała taką czerwoną suknię w kwiaty i wiesz, było okej, ale mi coś nie pasowało. I mówię, słuchaj, jaki ty masz tam ten drugi zestaw? Ona mówi do mnie, no jeansy i białą koszulę. Ja mówię, to dawaj. I jak zmieniłam? Ja mówię, zobacz. Ja mówię, zupełnie inaczej wyglądasz. Ona mówi, o tak, faktycznie, super. Więc jakby każda kobieta jest zawsze przygotowana na każdą możliwość, jak przyjeżdża już do mnie. No i tak wygląda w sumie przygotowanie, czyli jeżeli chcesz, to możesz iść też na makijaż. Ja mam blisko mojego studia tu w Kostrzynie, mam kobietkę, która super maluje i wtedy tam wysyłam dziewczynę. Nie chcę, żeby to się działo na miejscu u mnie, dlatego że to się wtedy tak rozłazi. Wtedy jest i ten make-up, a tak przyjeżdżają już po make-upie i my możemy sobie działać, rozmawiać, jesteśmy same i wtedy jest to zupełnie inna atmosfera. Więc jeżeli ktoś chce, to oczywiście robi makijaż, robi sam, jeżeli chce. Ja też napisałam takiego darmowego e-booka, jak przygotować się do sesji i z racji tego, że moja kuzynka jest kosmetologiem, porozmawiałam z nią, jak można się do niej przygotować. Czyli wiesz, na zasadzie wyrwać brwi dzień wcześniej. To są takie, nie robić żadnych zabiegów, peelingów, bo to jest teoretycznie upiększające, ale jak nie wykorzystałaś jakiejś maski nigdy w życiu i po prostu dostaniesz na nią alergię, no to wtedy dzień wcześniej jak zrobisz, no to ty się
się źle też z tym czujesz, no bo faktycznie, nie wiem, wyjdzie jakaś alergia od maseczki. Więc to są takie kroki, które warto zrobić i podjąć przed sesją, jakąkolwiek nawet rodzinną. No i wtedy jak już przyjeżdża, no i to jest w sumie przygotowanie, wiesz, czyli tak naprawdę rozmowa i jeżeli cokolwiek tam jeszcze nie pasuje, no to oczywiście zdzwaniamy się. Ostatnio nawet miałam dziewczynę, która się ze mną umawiała na sesję i mówiła, wiesz co, no możemy się umówić, ale ja chyba będę miała miesiączkę w tym czasie. Ja mówię, no przecież nie ma problemu, możemy ją przesunąć. Więc jakby ja jestem też kobietą i rozumiem, ja jak mam miesiączkę, to ja po prostu zwala z nóg i sama nie chciałabym jechać na sesję kobiecą. No i też oczywiście wszyscy kojarzą sesję kobiecą jako buduarowe, w body, czy w czymkolwiek, jakimkolwiek innym stroju bardziej seksownym. Ale myślę, że to już powoli się zmienia, no bo zwykły ubiór, czyli sesja kobieca, to też nie jest tylko i wyłącznie sesja sexy dla mężczyzny, czy w ogóle w stroju, ale też taka normalna. No i jak kobiety przyjeżdżają, tak wygląda w ogóle całe przygotowanie, jak kobiety przyjeżdżają, no to już wtedy działamy z sesją. Czyli sesja kobieca jest wtedy, kiedy na zdjęciu jest kobieta. Dokładnie. Takie odkrywki, nie? No, tak. O tak, i to co powiedziałaś, że żeby się czuć komfortowo właśnie w swoim ubiorze i tak jak jesteś na co dzień, bo no, ja jestem przyzwyczajona teraz do tego, że jak wróciłam do większej ilości treningów personalnych, to jestem dzień w dzień na leginsie. Po prostu jestem na leginsie i w bluzie i jak założę zwykłe dżinsy, to po prostu czuję się jakbym wyszła na wybieg. Więc jak wspomniałaś o tej czarnej sukience krótkiej, to tak kiedy ja ostatni raz miałam na sobie taki strój? Więc jakbym ubrała na przykład do ciebie na sesję, strój, w którym nie czuję się komfortowo, a nie czuję się komfortowo, bo nie jestem do niego przyzwyczajona i też nie wiem, jak wygląda moje ciało, jak się będzie czuło moje ciało w tym nowym ciuchu, to od razu będę spięta i wszystkie emocje będzie widać na twarzy, no i również w pozycjach, bo trudno jest się rozluźnić, jak coś ci tam uwiera, albo jak się nie zastanawiasz, albo jak się zastanawiasz, czy gdzieś ci tam coś nie wychodzi. Dokładnie. Dlatego mówię, to musi być dopasowane i często wszystkie kobiety chcą śmigać do sklepu. No fajnie, bo jeżeli chcesz sobie coś fajnego, nowego kupić i będziesz się czuła dobrze, to spoko, jakby ja nie mówię, że nie, ale najpierw poszukajmy rzeczy w swojej szafie, czyli to, co lubimy. I ja pamiętam pierwsza sesja Justyny, ta wizerunkowa, ja byłam też chora na maksa, jeszcze gorzej niż jestem teraz. I my wtedy zrobiłyśmy i ona zrobiła ją w dresie. I ja sobie myślę, boże, to są kobiety, takie kobiety biznesowe, które ja chcę fotografować. Czyli to, co ona tak naprawdę ma ubrane normalnie, czyli w tym dresie, w jej domu, który był notabene bardzo ciemny. I zrobiłyśmy tam kilka ujęć, które ja lubię do dzisiaj, bo one są takie pokazujące Justynę i cieszę się, że te wszystkie biznesowe idą właśnie w tą stronę, biznesowe jak i kobiece, czyli idą w tą stronę, kim naprawdę jesteś, a nie w tą bańkę, że trzeba ułożyć ręce, nie wiem, na krzyż czy do góry, jakkolwiek inaczej, nie? Wiadomo, że są pozy, które są standardem, ale jednak ten ubiór musi pasować do ciebie, do twojej osoby. I miałam taką jedną, to jeszcze muszę o tym powiedzieć, jedną dziewczynę, która przyjechała ze swoją mamą i ona mówi tak, wiesz, ubrała tam piękne szpileczki, jeansy, jeszcze coś tam, było tam chyba trzy stroje bodajże i mówi do mnie, ale wiesz co, ja jeszcze takie z bluzą, bo ja w sumie w bluzie chodzę tak cały czas. I ja mówię, no to dawaj. I po prostu te w tej bluzie wyszły najlepiej według mnie, no bo ona się wtedy najbardziej komfortowo czuła. No to też, no właśnie. Jak wspomniałeś o sesji z mamą, ja też miałam sesję z mamą. No, jak miałam tam 20 kilka lat, bo teraz dalej mam 20 kilka, ale tych bliżej tych 20 niż już 30. I pamiętam, że no ja już wtedy znałam tą fotografkę, bo to było u tej samej dziewczyny, która mi robiła tę pierwszą sesję czarno-białą. No i ja tu już na luzie, wiesz, już miałam pierwsze doświadczenie za sobą, już po prostu jestem modelką, a moja mama tak to przeżywała i było widać po niej, że się stresuje. Jednak znowu do tych zdjęć wracamy do dzisiaj. I po prostu one są takim fajnym wspomnieniem. Nie mogę jej namówić na kolejną. Może po odsłuchaniu tego odcinka się zdecyduję, bo bardzo bym chciała powtórzyć. I tak samo jestem już coraz bliżej tego, że chciałabym wrócić do, znaczy nie to, że wrócić, by spróbować czegoś nowego i spróbować innego rodzaju zdjęć, bo ja też się pewniej sama ze sobą czuję. Poprzedni rok, jeszcze poprzedni, dużo pracowałam właśnie nad tą ciało życzliwością, nad podejściem do siebie, nad tym, żeby się czuć wystarczającą i żeby się od siebie odwalić i to teraz wydaje mi się, że będzie procentować.
bo jak nawet myślę o tym, żebym do Ciebie pojechała na zdjęcia, bo uwaga, przyjeżdżam do Ciebie na zdjęcia, jeszcze nie ustaliłyśmy terminu, ale bankowo do Ciebie przyjadę, to nie, wiesz, to, że ja o tym myślę, że mam to w planach, nie powoduje u mnie wzrostu napięcia ani takiego zdenerwowania, że ja muszę tak wyglądać, że ja muszę schudnąć do tej sesji, że ja muszę być u fryzjera wcześniej, że muszę pomalować włosy i tak dalej, bo ja chcę być na zdjęciach taka, jaka jestem na co dzień, bo jestem w tym etapie, że jestem okej, po prostu. I to jest super fajne. Tak, wiesz, co jest w ogóle najpiękniejsze w tym, że jestem fotografką, że ja zatrzymuję ten czas na zawsze. Że zawsze możesz wrócić do tego czasu, spojrzeć, pośmiać się, że o, jak teraz przytyłeś, jak teraz ci dobrze, że przytyłeś, ale tak jak mówisz, to jest bardzo duży plus i ja w zeszłym roku robiłam sobie zdjęcie z moim mężem. Tak go trochę wykopałam na tą sesję, bo my w sumie takich sesji po naszej ślubnej nie mieliśmy. I wiesz, ja miałam to samo, co mają wszystkie kobiety, czyli umawialiśmy się na sesję 2 miesiące wcześniej, czy nawet nie wiem, już nie pamiętam ile. Ja sobie się tak schudnę, będę dobrze wyglądać, kupię sobie ciuch, nie? Generalnie miałam milion takich myśli, no i oczywiście dzień przed siadam, mówię, no super, schudłaś, nic, nie? I nie jesteś przygotowana, no jedziesz na makijaż, to ewentualnie będziesz miała ładny makijaż. Ale potem, jak jechałam na tę sesję, to mówię, dobra tam, będzie dobra zabawa. I, wiesz, stajesz przed obiektywem, mamy uwierzchnić to, co jest tu i teraz. No to, że mam trochę bardziej łysego męża, no trudno, miał wtedy więcej włosów, teraz mam mniej. Wiesz, ale jakby właśnie porównując w ogóle mężczyzn a kobiety, to zawsze kobiety mówią tak, nie tym profilem, nie? Że lewy albo prawy, ten profil lepszy, a mężczyzna na to. Ja mam każdy profil lepszy i się odwraca. Wiesz, jak ja zawsze mówię, Boże, przejmijmy to myślenie mężczyzn o sobie. Oni nie mają z tym problemu. On pojechał na tą sesję, czy tam miał 10 lat temu minus 10 kg, czy teraz miał plus. No trudno, no już zabrała go baba na tą sesję, to pojechał, nie? I wiesz, jakby to podejście, jak przejmiemy od mężczyzn, no to jesteśmy wygrane. Bo po prostu oni się tym nie przejmują, no bo w zasadzie czym? No Monia, czym? Już nic nie zmienisz. Jedziesz na tą sesję, uwieczniasz to, co jest tu i teraz i kropka. No. Dokładnie, no akceptacja, to jestem ja, tak wyglądam, jestem okej. I to jest fajne, a jak wspomniałaś o tym profilu, to dokładnie to samo. Maciek, ten profil z grzybką. No, zawsze tak jest, widzisz? Poproszę ten profil, bo on jest lepszy. Tak, ale jak chcę, żeby miała odsunięte ucho, to daję drugi, wiesz? I to jest, no bo praktyka też czyni mistrza, nie? Że nie pamiętam te swoje pierwsze podejścia do zdjęć na Instagramie, żebym miała po prostu do pisania postów, bo posty są dla mnie najważniejsze i na przykład teraz, kiedyś miałam tak, że bardzo chciałam, żeby zdjęcie było tematyczne, a teraz już totalnie od tego odchodzę, bo ja piszę posty pod wpływem jakichś zdarzeń albo emocji, które przeżywam, z czym się konfrontuję, bo też pisanie postów, nagrywanie podcastów, ja o tym mówię otwarcie, że to jest też dla mnie forma terapii. Taki autoterapii, że ja się po prostu mierzę z tymi swoimi demonami z przeszłości. Mierzę się z przekonaniami, które miałam. Mierzę się z schematami, w których funkcjonowałam. I nie uważam, że przez to jestem gorsza albo że wcześniej byłam beznadziejna. Tylko to jest moje doświadczenie, to jest moja historia. Nie umiałam inaczej, bo gdybym umiała inaczej, to bym inaczej robiła. To jest takie proste i to jest właśnie ta akceptacja. No i też jak robię te zdjęcia, nie, czekaj, bo zgubiłam wątek, że teraz po prostu jak piszę post, to daję po prostu swoje jakieś zdjęcie, bo to nie musi być powiązane. Tutaj znowu dążenie do ideału, dążenie do perfekcjonizmu, żeby to, wiesz, wszystko było tak, jak nas mówią, że ma być tak i śmak, a nie ma być po twojemu, bo jak będzie po twojemu, to będzie źle. Będzie właśnie dobrze i zauważyłam, że w ogóle to nie ma żadnego wpływu na to, czy ja mam meczujące się zdjęcie z postem, bo to jest, wiesz, overthinking. Natomiast im dłużej po prostu jestem w internecie i im dłużej jakby oglądam swoją twarz, bo oglądam ją na story, oglądam ją podczas zdjęć, oglądam swoje ciało, czyli też mam po prostu taki bodziec, że okej, ty tak wyglądasz, jest tak i to nie ulega tam jakby zmianą, bo to jesteś ty, to widzę i wiem, jak już się ustawiać, ale nie po to, żeby wyglądać jak najlepiej, wiesz, żeby się wyciągnąć tutaj, żeby nic się nie zaginało, bo to wygląda nienaturalnie, tylko ja chcę, żeby moja sylwetka wyglądała,
albo jak, jak chcę, żeby moja sylwetka wyglądała, tak. No bo jakby inne są zdjęcia, kiedy po prostu ja wstawiałam swoje zdjęcia z Islandii, jak wiesz, typowa Grażyna, tutaj siatki w ręce, trzy kurtki na sobie, bo nie chciało mi się chodzić do samochodu, tutaj czapka, szaliki i tak dalej, no bo jedno przejście więcej nie będzie do chodzenia i przynoszenia. I to też są ok zdjęcia. Natomiast takie zdjęcia pamiątkowe, no chcemy, żeby ta sylwetka wyglądała ok. I nie ma w tym moim zdaniem nic złego. Nie, dokładnie, nie ma w tym nic złego. Czyli tak jak ja czasami proszę, nie wiem, trochę podnieść wyżej podbródek czy coś takiego, to jest po prostu kwestia tego, że dobrze to ciało wygląda, że wtedy się fajnie prezentuje. I jakby to są zabiegi, które zawsze były wykorzystywane, bo teraz często jest takie myślenie, że kiedyś to się zdjęć nie przerabiało, kiedyś to się robiło zdjęcia, wiesz, takie jakie były rzeczywiście. No nieprawda, bo rozmawiałam ostatnio z fotografką, która mówiła, że mieli swoje retuszerki i tam retuszowali co trzeba było. Poza tym widać na niektórych zdjęciach, jak pięknie, tak jak dzisiejsze modelki na wszystkich reklamach, jak pięknie są wyretuszowani ludzie. Ale wracając Cera od zawsze miała pory, nie? I od zawsze miała zmarszczki. Tak, dokładnie. A tego tam po prostu na tych zdjęciach nie widać, nie? No i wracając do tego, co mówiłaś, tak, to jest kwestia też doświadczenia. Im częściej stajesz przed tym aparatem, nawet swoim telefonicznym, tym bardziej wiesz, jak się ustawić, tym jesteś swobodniejsza w tym i wiesz, jak wygląda dobrze to twoje ciało. I tak jak mówisz, to nie jest nic złego, że chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, bo po prostu tak chcemy, no i to jest okej. Okay. Mhm. I to nie świadczy o naszej próżności, to po prostu... Dokładnie. To też jest akceptacja, no moje ciało wygląda w taki sposób, dlaczego nie mogę się sobie podobać? Dlaczego nie mogę uważać, że fajnie wyglądam, albo że ładnie wyglądam, że podoba mi się moja sylwetka? No mogę tak uważać i tutaj to nie będzie w tym nic złego, to będzie całkowicie okej. Okay. Jak wspomniałaś o tej swobodzie, Monia, jak ja się cieszę, że te zdjęcia teraz są właśnie robione tak swobodnie, bo jak przyjeżdżam do domu rodzinnego, to moja mama jest kolekcjonerką zdjęć. I jak ja miałam komunię, albo tam po komunii, jak byłam dzieciakiem, albo już nastolatką to raczej nie, bo już powiedziałam, że nie chcę się pakować takie rzeczy. Ale jak byłam dzieckiem i ta sesja pokomunijna, i to wiesz, to wisi na ścianach, rozumiesz, ja to cały czas widzę, jak tam jestem. I tak, dziewczynka 8 lat i ja miałam taką ładną sukienkę, miałam jeszcze takie rękawiczki, tak musiałam pozować, takie ręce pod tym podbródkiem i po prostu taka zamyślona byłam, a tak mi się wydaje, że w mojej głowie było tego, kiedy to się skończy. Jakby, kiedy to się skończy, taka nie jestem, a to znowu, to była chęć posiadania pamiątki, nie? Z tego okresu. A wiadomo, jak wyglądała fotografia taka, że ogólnodostępna. Jakby nie mieliśmy wtedy aparatów w telefonach. Tak, były takie czasy. Były takie czasy, że nie było aparatów w telefonach. I tam mieliśmy jakieś naklatki i tak dalej. Dopiero potem ta fotografia się rozwijała. No ja pamiętam, jak dostałam swój pierwszy aparat, to... Ten mem do dzisiaj mi siedzi w głowie, że wiesz, selfie, nie? Lustrzanką, że ciężko to wstrzymać. Tak, też takie robiłam. No a kto nie robił? Ja też robiłam selfie. A propos właśnie tych aparatów, opowiem Ci taką śmieszną anegdotkę. Właśnie te na klisze. One kiedyś były bardzo drogie w ogóle, te klisze i wiesz, to był taka rzecz, która tam w domu była tylko na okazję. No i moi rodzice się budowali, zostałam z moją kuzynką, która jest 2 lata starsza, w domu. No i my sobie wzięłyśmy, nie, ten aparat z tą kliszą, wypstrykałyśmy 36 zdjęć jak idzie, ale wiesz, robiłyśmy takie zdjęcia na zasadzie, wchodziłyśmy w spodnie, takie wiesz, od taty czy tam wujka, robiłyśmy, że jesteśmy takie szczupłe. Zrobiłyśmy sobie selfie i to w ogóle było pierwsze selfie ever, jeszcze przed lustrzanką i do dzisiaj jak ja pamiętam, że ja wtedy dostałam karę za to, wiesz, wypstrykałyśmy tyle zdjęć, ale po prostu jak ja patrzę na te zdjęcia, to nie mogę do dzisiaj ze śmiechu, co w ogóle miałyśmy w głowie, wiesz, i to były pierwsze zdjęcia, które robiliśmy na luzie, bo my wtedy wymyślałyśmy różne rzeczy w tym niewybudowanym jeszcze domu, ale to było takie śmieszne, taka zabawa i właśnie to podejście mi się najbardziej podobało. A tak jak mówisz, komunijne zdjęcia też takie mam i wyobraź sobie, że niestety, ale też się takie robi do dnia dzisiejszego, bo ja przechodząc obok tego fotografa widzę, że te zdjęcia nadal funkcjonują i zastanawiam się jeszcze, kto to robi, ale okej, każdy ma swój wybór, każdy lubi też co innego i ja też pamiętam te zdjęcia.
wiesz, to jest taka trochę trauma, bo ja pamiętam to, jak musiałam się ustawiać, albo kto tam stał, albo że moja mama siedziała na tym fotelu takim bujanym i wiesz, to są takie zdjęcia na maksa ustawiane, na których, od których już trochę uciekamy, nawet na komunii, bo ja już teraz jak robię komunijne zdjęcia, to po prostu idziemy w pole, nie wiem, z mamą, z tatą i robimy takie zdjęcia też rodzinne, więc... Ale tak. Super, no i zobacz, że fotografia nam towarzyszy od najmłodszych lat, nie? Bo rodzice nas fotografowali, potem jako dzieci też byliśmy fotografowane, jako nastolatki też i no ja pamiętam swój czas nastoletni, że wtedy miałam taką paczkę koleżanek i nagrywałyśmy filmiki i miałyśmy swój własny kabaret, jakby to jest, nigdy tego nie opublikuję w internecie, bo ja mogę to obejrzeć raz na parę lat, żeby to sobie przypomnieć. Jednak jakby ilość radości, jaką miałam z tego nagrywania i z tego robienia sobie zdjęć, bo to jakby robiłam zdjęcie, bo tam, a zobacz jaką mam śmieszną minę, a nie zobacz jak dziwnie wygląda moja twarz. Tak, właśnie, to jest to. Ja pamiętam, byłam w gimnazjum i miałam pierwszą lustrzankę gdzieś tam używaną, tata od jakiegoś kolegi załatwił. I po prostu ja robiłam, ja byłam wtedy panią fotograf, słuchaj, ja robiłam wszystkim moim koleżankom zdjęcia. My się przebierałyśmy, wiesz, jakaś lampka, że to takie zdjęcie pod światło. No i po prostu ten fan był najlepszy w tym wszystkim, że my do dzisiaj wspominam te zdjęcia, nie, o Boże, ale miałam grzywkę, nie? I ojej, nie patrzyliśmy na te zdjęcia, o Boże, jak ja tu grubo wyglądam, tylko po prostu, no to był fan. Tak to powinno wyglądać, nie? Do dnia dzisiejszego. Gdzieś się zagubiliśmy po drodze. Ale myślę, że no wiesz, wtedy nie było Instagrama. Nie było Facebooka. No. Nie było do kogo się porównywać. Dokładnie, dokładnie. No i to jest przykre, jeśli chodzi o właśnie przebywanie w mediach społecznościowych, chociaż to nie tylko są media społecznościowe. Dopiero od niedawna marki odzieżowe pokazują nic powiedzieć, że prawdziwe ciała, bo jakby każde ciało jest prawdziwe, tylko jakby mniej retuszu używają, ale dalej te zdjęcia są retuszowane, bo jak sama wspomniałaś, aparat inaczej widzi. I to nie jest tak, że ktoś jest przerabiany, tylko po prostu jest, cofane są te różnice pomiędzy to, co widzi nasze oko, a to, co widzi obiektyw. I pokazywane są rozstępy, blizny, faktura skóry, faktura cery, no w ogóle cała faktura ciała i to moim zdaniem jest super, bo kiedy widzisz swoje zdjęcie i nagle coś tutaj, wiesz, jakieś pory masz albo nierówności, to jest od razu w twojej głowie jako wada, bo ktoś na innych zdjęciach tego nie ma. Tak. I kiedy te różnice maleją, no to jesteśmy w stanie bardziej się identyfikować z reklamami i z reklamami, można tak to określić. No wiesz, od niedawna też pojawiły się te modelki plus size, w sensie to przynajmniej w Polsce nie było aż tak rozpropagowane i tak jak niektórzy wyzywają takie kobiety, czego nie rozumiem, czy wyzywają, że celebryci przytyli i chyba ostatnio Patrycja Kazeli miała właśnie też taki dość mocny filmik na ten temat, że tak w zasadzie nikt nie wie, co się dzieje w danego człowieka życiu, a potrafi go ocenić po tym, jak wygląda. I to daje dużo. Właśnie widzisz, ten Instagram też daje nam dużo, bo daje nam dużo takich ludzi, którzy mówią, hej, stop, to jest moment, w którym stopujemy, bo naprawdę idziemy nie w tą stronę, w którą powinniśmy. I faktycznie, tak jak mówisz, wiesz, nie zwracasz uwagi, ale jak jedziesz samochodem, widzisz milion zdjęć różnych. I teraz widzimy też te modelki, które są rozmiaru większego. Te ciuchy, już nie, te wszystkie ładne ciuchy już nie są tylko na XSS, ale też na te większe rozmiary XL, XXL. I my, kobiety, które jesteśmy trochę tęższe, możemy poczuć się pięknie dzięki temu, że te ubrania nie wyglądają jak, wiesz, ubrania na babcie, no bo kiedyś to tak było niestety. I no i to nam dużo daje, bo daje nam dużo tego właśnie dobrego, pozytywnego też myślenia. Więc też się cieszę, że to idzie w tą stronę i widzę, że teraz większość kobiet, które mam, to właśnie jest ich przełomowy etap w życiu. Powiedzmy, schudły, bo zaczęły lepiej jeść i chcą sobie zrobić zdjęcia, bo to jest ich etap, który chcą uwiecznić i naprawdę idą do przodu. Są kobiety, które mówią, dobra, już tam 40 wybiła, czas sobie zrobić tą sesję i przychodzą, bo to jest jakiś też, widzisz, punkt, który je przenosi w kolejny, że tak powiem, w kolejny czas.
No i przychodzą kobiety, które mówią, dobra, ja chcę zmienić o sobie zdanie, a widzę, że naprawdę u ciebie jest fajnie i że jest dużo pozytywnych informacji i dużo jakby tej zmiany głowy, no to dalej działamy. No więc naprawdę jest tych kobiet coraz więcej, a ja jestem coraz bardziej szczęśliwsza. Czyli można powiedzieć, że robienie sobie sesji zdjęciowej jest jakąś potrzebą dokumentowania albo uwiecznienia, podkreślenia, że coś było dla nas ważne, albo podkreślenia naszego działania, bo tak. Odchudzanie jest procesem i skoro dana kobieta wytrwała w tym procesie i jest z siebie dumna, to super, idzie sobie robić zdjęcia, żeby znowu mieć takie nawet dowody na to, że zobacz, ja jestem w tym miejscu i to jest moje działanie, to były moje decyzje, to ja to wszystko zrobiłam, to była moja praca, wspaniałe. Jeśli chodzi o wiek, na przykład nie wiem, po przekroczeniu określonej liczby lat, to znowu czas i tak upłynie i możemy mieć do wyboru albo jakby uwiecznić to, jak wyglądałyśmy w danym momencie, w danym wieku, albo czekać do kiedy? Aż schudnę, aż zmienię kolor włosów, aż coś zrobię, a no jakby dlaczego do teraz tak zwanego w tym nigdy, momencie nie? No nie mogę być wystarczająca i nie mogę zaakceptować tego, że jestem jaka jestem i jestem fajna taka jaka jestem. No dokładnie, więc tak jak mówisz, sesja zdjęciowa jest taką czasami zmianą myślenia, bo niektórzy przychodzą i faktycznie chcą zmienić to myślenie. Czasami jest to po prostu dany prezent, no i ludzie chcą to wykorzystać i wtedy się dzieje magia, bo wtedy stwierdzają, wow, fajnie jest mieć takie sesje. No i też te właśnie przełomowe momenty i ja pamiętam, ktoś tam mówił, że dobra, ja już jestem za stary na sesję, no nie ma czegoś takiego jak za stary, nie? Wiek to jest liczba, jakby nie ma czegoś takiego, jestem za stara. Ja widziałam, muszę gdzieś odszukać w ogóle zdjęcia pięknej modelki, która ma, nie wiem, 70 czy ponad 70 lat i ja mówię, wow, ja fotografowałam 60. rocznicę ślubu mojego męża dziadków i po prostu oni na tych zdjęciach wyglądają no super, jak modele, wiesz, ta miłość, to wszystko, więc jakby nigdy nie jest się za starym na zdjęcia, ani za młodym. Po prostu to jest wszystko, co myślimy w głowie i kwestia tego właśnie przejścia krok do przodu, nie? No bo tak jak mówię, ja też zawsze myślałam, że jestem za gruba. I ja pamiętam do dziś, jak po prostu stoję na tej sali tanecznej, no i mówią mi te trenerki, że no wiesz co, no ale masz za duży brzuch, że musisz schudnąć. A ja wyglądam naprawdę super, słuchaj. Ja wyglądam świetnie, jak teraz patrzę na te zdjęcia. I ja musiałam przejść też proces pewien i zmianę tego myślenia. Musiało się w moim życiu wiele rzeczy stać, żebym ja dopiero zmieniła o sobie myślenie, a nie chcę, wiesz, i to stały się rzeczy, które no nie były przyjemne, ale faktycznie były takim obiciem o mur i powiedziałam sobie, nie, no jestem wystarczająca taka, jaka jestem. I ja chcę pomagać kobietom, wiesz, dlatego ja też jestem fotografką, bo ja kocham pomagać ludziom i ja wiem, że te moje zdjęcia też pomagają ludziom, nie wiem, w tym, żeby zapamiętać dany moment, w tym, żeby zmienić o sobie myślenie, w tym, by po prostu stanąć przed obiektywem i już więcej się go nie bać. I kiedyś też usłyszałam, jak byłam w pracy, mieliśmy takie robione zdjęcia do maila, to wiesz, takie na ścianie białej, no i jedna dziewczyna przede mną miała robione zdjęcie. Pokazał jej to zdjęcie, ona nie, no, że grubo wyszła i on powiedział do niej tekstem, że no wiesz co, twarzy nie zmienisz. I po prostu jak ja to usłyszałam, to sobie pomyślałam, jakim ty jesteś fotografem. Ale wiesz, później w rozmowie wyszło, że w zasadzie on przeszedł z nagrywania wideo na fotografię, bo jest łatwiejsza, bo można się szybciej dorobić. No jakby są tacy fotografowie i są fotografowie, którzy fotografują sercem i przykro jest mi, że niektórzy trafiają na tych pierwszych, bo wtedy się właśnie zrażają do tych sesji, tak jak się zraziłyśmy komunijnymi zdjęciami, że Boże, to się trzeba ustawiać, nie? I te dzieci do dzisiaj tak myślą, nawet jak idziesz w pole i tam mówisz dalej, weź się obróć, ładnie, zrobimy ci zdjęcie takie pamiątkowe, żeby było, to nadal jest to myślenie, które my miałyśmy, jak byłyśmy w tej klasie podstawowej, ale no jednak jak trafisz na tego drugiego fotografa, który sercem na ciebie spojrzy i powie, słuchaj, ale masz świetny wianek albo ale piękny warkocz, no to wtedy już zupełnie to inaczej wygląda niż no twarzy nie zmienisz, nie? No tak, zdecydowanie. No co w ogóle jest za tekst? Nie. Wiesz co, Monia, ja pamiętam twoje zdjęcie, które opublikowałaś na Instagramie. To takie w różowym tiulu, to chyba było, albo sukienka. Tak. Jakie to jest petarda zdjęcie! No, jest wspaniałe!
Ty wyglądasz na nim wspaniale i od ciebie bije właśnie ta akceptacja, że ja jestem tutaj przy tym obiektywem i to jest przepiękne zdjęcie. Nie patrząc, wiesz, na to, czy masz takie tło, czy takie tło, czy taka sukienka, czy taka sukienka. Ty jesteś piękna na tym zdjęciu. Twoje emocje, to rozświetlenie, ta aura, która od ciebie bije, fantastyczne, dziewczyny, idźcie i zobaczcie to zdjęcie, bo ja je mam po prostu wyryte w głowie i ty powiedziałam tak, wow, okej, okay, to tutaj się coś odbyło. I to, co jak teraz powiedziałaś, że jakiś proces też musiałaś przejść, to również się mogę z tobą tutaj zgodzić i możemy sobie przybić piątkę. Miałam podobnie i miałam tak samo. I to, co chciałam przekazać w sumie, tak od siebie, że zawsze można być, że jesteś za jakaś i zawsze sobie znajdziesz coś i jakieś ale względem siebie i tak naprawdę nikt oprócz nas nie jest w stanie tego zmienić, bo jeśli ktoś ci mówi komplementy, to ty nie będziesz w nie wierzyć. Jeśli masz zdjęcia, to będziesz znowu widzieć wady, a nie zalety. Więc dopóki jakby ten pierwszy krok nie jest z nas i to nie jest, to nie musi być to, że okej, od dzisiaj jestem wystarczająca, bo to jest cholernie trudne, tylko ja chcę być wystarczająca. Mam z tym problem, ale chcę być dla siebie wystarczająca. Chcę nie patrzeć na swoje ciało tak krytycznie. Nie chcę się uprzedmiotawiać, że moje ciało jest moją wartością, moja waga jest moją wartością. I jak ja zaczęłam sama w to wierzyć, to myślenie o samej sobie tak po prostu przeszło, tak płynnie. Bo zaczęłam się zastanawiać, jak ja podchodzę do drugiego człowieka, jak ja widzę drugiego człowieka. I tak, mi to w ogóle nie obchodzi, jak ktoś wygląda, ile waży, czy gdzieś ma boczek, czy nie. Też moja praca jako trenerki, też chodzenie na rurkę, wiesz, jesteśmy po prostu w topie i w krótkich shortach. I każde ciało jest inne. I ja nie patrzę na moje przyjaciółki tak, o tu masz tutaj boczek, o tu patrz. O, ta przytyła. O, przytyło ci się przez pandemię. Nie, my w ogóle tego nie widzimy. My do siebie po prostu podchodzimy tak po ludzku, że ktoś jest całością, jest drugim człowiekiem, a to jeszcze mówiłaś o tym, że o celebrytach się, nie? Mówi, że a ta przytyła, a ta się postarzała, a ta coś tam i zawsze są takie wpisy na tych plotkarskich profilach, czy tam kanałach, nie wiem jak to się do końca mówi i ktoś może przez, nie wiem, kilka lat zasuwać na swój biznes, po prostu pracować dużo, robić to, robić tamto, udzielać się charytatywnie, a i tak go podsumowują, że tak, przytyła. Tak, no dokładnie. Wiesz co, ja to było... I dlatego, że też widzimy to, co się dzieje w tym świecie i na tych plotkarskich portalach, ja długo też myślałam, że... co jest głupie i w ogóle nikt chyba o tym jeszcze nie wie, więc jesteś pierwszą osobą, którą zdradzam tę tajemnicę, że ja nie mogę być dobrym fotografem, bo jestem za gruba. Ja się puknęłam w głowę jakiś czas temu i mówię, no dziewczyno, no jak? Jakby co to ma za znaczenie? Że wiesz, że ja w sumie nie mam tego zleceń, bo chyba jestem za gruba i po prostu źle wyglądam. I sobie ludzie myślą, że jak ja źle wyglądam, no to jak on może wyjść na tych zdjęciach? I pierwszym krokiem, który zrobiłam i polecam każdemu, to jest przyjęcie komplementów. Tak jak ty nie przyjęłaś komplementu, który ja tobie wysłałam i powiedziałeś, gdzie, co ty tam gadasz? Tak ja też nie przyjmowałam i wiesz, to się działo nawet w tym takim najbliższym gronie, w sensie ubrałam sukienkę i ktoś mi powiedział, wow, super wyglądasz, a ja, nie no co ty, ale wiesz, ubrałam ją, bo trochę przytyłam i teraz wyglądam w niej jakby trochę szczuplej. I nie wiem, czy mój mąż mówi, ale dzisiaj ładnie wyglądasz, ja mówię, no dobra, przestań, nie? I sobie myślę, co on tam gada? I wiesz, to były takie pierwsze kroki, które powiedziałam, okej, dziękuję, że ładnie wyglądam, fajna sukienka, też tak myślę, dlatego ją ubrałam. No i to jest pierwszy krok, który kobiety powinny zrobić, czyli mówić dziękuję za komplement. Nie, a przestań, co ty tam gadasz. A nie, dzisiaj się nie wymalowałam, tylko tak, dziękuję, że wyglądam dobrze, też tak myślę. I to dużo zmienia. I to jeszcze muszę dodać, bo to jest też bardzo często to spotykam i sama tak kiedyś robiłam. I no przykro mi teraz, że tak robiłam. I na przykład jak się nie pomalowałam gdzieś albo ubrałam się w dresy, to ja przepraszałam za swój wygląd. Przepraszałam za wygląd swojej twarzy bez makijażu. Jakby, przepraszam cię, ale już nie zdążyłam się ogarnąć, wiesz, nie zdążyłam naprawić twarzy, bo takich zwrotów się używało. No. Co to miało być? Dlaczego ja to sobie sama robiłam? Dlaczego obniżałam swoje wartości, bo nie miałam makijażu? Jak makijaż jest dodatkiem do mnie. Szok. Wiesz, tutaj chyba poruszyłaś tą kwestię właśnie makijażu, że ty lubisz się malować, dlatego też się malujesz i pokazujesz się tak na Instagramie. I
Może jeszcze pół roku temu, gdybyśmy miały nagrywać tą rozmowę, to ja bym wyskoczyła ci wymalowana, z wyprostowanymi włosami i na pewno nie w bluzie. A teraz jestem z włosami spiętymi w jakiś tam kok i niewymalowana, bo po prostu zapomniałam o tym, wiesz? W sensie jakby nie było to dla mnie priorytetem jak kiedyś, że jak wyjdę do sklepu i idę tylko po, nie wiem, chleb, to muszę być zaraz od góry do dołu pięknie ubrana. No to wiesz, moja siostra mieszka w Anglii i tam jakby nie ma z tym problemu i nigdy nie było. Ludzie wychodzą w piżamach do sklepu i nikt nie patrzy, o ta w piżamie się ubrała i poszła. Mają to totalnie gdzieś, to dlaczego my tego nie możemy mieć gdzieś? Dlaczego ja nie mogę wyjść bez makijażu? Po co? Bo wyglądam gorzej? A dlaczego? Bo nie wyglądam tak jak na reklamie? No nie, no to jest moment, w którym nie chcę się malować, nie wiem, nie, ale wiadomo, że też ten makijaż nie jest takim, taką złą rzeczą, czyli idziemy gdzieś na urodziny imieninne, chcemy wyglądać fajnie, wymalujemy się, ubierzemy się super i to też jest super, wychodzimy po chleb, umalujemy się, to też jest super, tylko ty się z tym czuj, a nie maluj się pod kogoś, bo wychodzisz i ktoś cię zobaczy. Oczywiście zawsze tak jest, że jak jesteś niewymalowany, to spotkasz swoją starą miłość albo starą kumpelę. Zawsze tak jest, no ale takie jest życie, no jakby tego nie zmienisz, nie? Tylko robisz to dla siebie, a nie dla kogoś. Zgadzam się. Jak też byłam w Stanach przez te 3 miesiące, to była dla mnie taka cudowna bańka, że no, codziennie miałam w sumie i dresy, i tą koszulkę jakby z tym logiem tego kampu. Nie malowałam się, czy tam tylko rzęsy delikatnie podmalowałam. Do sklepu jechałam ubrudzona mąką, od góry do dołu pracowałam na piekarni. Czasami... Też pracowałam na piekarni, tak w ogóle, sorry, że cię przeszkadzam. O, widzisz, no. Nie było mowy o tym, żebym sobie zrobiła, wiesz, fryzurę, tylko po prostu to, co było wygodne do pracy, żeby właśnie włosy nie leciały do żywności. I to było takie na porządku dziennym, tam nikt nie oceniał na podstawie tego, jak ty wyglądasz. I też zdarzały nam się właśnie komplementy, że dziewczyny ładnie wyglądacie, a my, wiesz, bez makijażu tutaj w Polsce w ogóle, jak wyjdziesz, to wszyscy się na ciebie patrzą, masz takie przynajmniej wrażenie. A tam jedno wielkie YOLO i to było super, super uwalniające. Chciałam też jakby powiedzieć, bo ja też przeszłam drogę makijażową i to jak raz o tym powiedziałam chyba w podcaście, że jestem bardzo wstydliwa i nieśmiała, tak wiesz, tak w głębi duszy, no, widzisz też, że ty jesteś zdziwiona, jak na przykład z kimś nie złapię flow, bo jak my się spotkamy, to od razu będzie, wiesz, hej, co tam i tak dalej. Natomiast jak jestem gdzieś w nowym towarzystwie, albo mam gdzieś pójść w nowe miejsce, to jestem przerażona wewnętrznie, po prostu moja introwertyczna natura się odzywa. I w latach, kiedy ja miałam więcej makijażu na sobie, w latach, kiedy miałam takie bardziej intensywne włosy, które aż krzyczały, to ja się za tym wszystkim chowałam. I to też było mi potrzebne po prostu wtedy. I ja nie robiłam makijażu po to, żeby wyglądać ładnie i żeby tak, wiesz, jakby robić się na najładniejszą osobę na świecie, najładniejszą kobietę na świecie, bo ja i tak nie uważałam, że jestem, ja nie uważałam, że jestem ładna, więc to dopiero najładniejsza, tylko ja się za tym chowałam. Po prostu makijaż przykrywałam to, co nie chciałam wypuszczać na zewnątrz i to też była taka forma ucieczki. I minęło trochę czasu, zanim do tego doszłam, zanim w ogóle zrozumiałam, dlaczego to robiłam, jaką potrzebę spełniałam. I jak nagle tak jakby, nie wiem, przemalowałam kolor włosów, więc wróciłam do swojego naturalnego, gdzie ja się zarzekałam, że nigdy nie wrócę do swojego naturalnego koloru włosów, a teraz mam bardzo zbliżony. I ostatnio byłam u moich przyjaciółek na Śląsku, to on mówi, że tak... Wiesz co, że jakby jesteś inna, jakby nie to, że inna, tylko zmieniłaś się, jesteś taka bardziej wyciszona, taka pogodzona i jakby widać u mnie zmianę i tak, wiesz co, jak mam ci powiedzieć, że lepiej ci w tym kolorze włosów, nie krzyczysz tak. I wtedy ci to było potrzebne, one też wiedziały o co chodzi, a jednak ja do tego dużo dłużej dochodziłam niż osoby na zewnątrz, które mnie tak znały bardzo, bardzo dobrze. Ale wiesz, to też jest okej. Okay. Ty się chowałaś za tym makijażem. Ja, najbardziej, tak. To było dla ciebie okej, okay, bo najważniejsze było to, że ty wychodziłaś do tych ludzi, że ty przełamywałaś ten drugi strach. Pomimo tego, że chowałaś się pomiędzy tymi włosami, za tymi włosami czy makijażem, to robiłaś ten krok w przód i działałaś. Więc myślę, że to też jest ważne. Ja też nosiłam luźniejsze rzeczy, nosiłam jakieś tam kardigany, które gdzieś wyszczuplały i nawet potrafiłam w nim chodzić cały tydzień, bo wyglądałam w nim szczuplej. No ale jakby no, to było, to ten okres już przeszedł i ostatnio to właśnie w te wakacje, czyli zobacz ile czasu ja w te wakacje kończyłam, 28 lat, więc tak naprawdę...
No można powiedzieć, że 20 lat takiego chodzenia, myślenia, żeby brzuch nie wystawał czy coś innego. Założyłam czarną taką obcisłą sukienkę, taką prążkowaną. One były teraz modne i jechaliśmy na grilla do znajomych, których nie widzieliśmy już dawno. I ja tak stałam przed tym lustrem, tak wiesz, w prawo, w lewo i mówię, nie no stary, no... Chyba jeszcze nawet przed miesiączką byłam, więc tak jak mówisz, ten brzuch jeszcze jest większy. I mówię, nie, no wiesz co, ja chyba się tak nie czuję. Ja mówię, ja może wezmę sobie taką jakąś koszulę i zwiążę i będzie git. Będę w miarę wyglądać na tych zdjęciach. On mówi do mnie, ale o co tobie chodzi? Przecież ty bardzo ładnie wyglądasz. Jedź tak. Ja wiesz, ja chciałam się przebrać, przysięgam, na dżinsy, w długie najlepiej. Jakąś bluzkę luźniejszą, która mi przykryje to, co mi wystaje. Ale mówię, no nie, no dobra. Powiedział, że wyglądam dobrze, to chyba wyglądam dobrze. Zaufam mu. I wiesz, wyszłam i ja usłyszałam mnóstwo komentarzy, że ja dobrze wyglądam. I ja nie myślałam o tym, że siedzę i mi tu brzuch wystaje i muszę się poprawić. Więc to jak mamy mężów, czy mamy partnerów, czy mamy przyjaciółki, które mówią, że dobrze wyglądamy, to zaufajmy im, bo dobrze wyglądamy. Nie ładujmy się w to myślenie o tym, że jestem za gruba, za jakaś tam, bo tak jak mówisz, zawsze będziemy za, nie? Tak, tak, ale nam fajna rozmowa wyszła, bo zaczęłyśmy od zdjęć i od tego, co robisz, ale to jest właśnie piękne. Piękne jest to, że to pokazuje Twoje podejście, ten podcast pokazuje Twoje podejście i naprawdę, że u Ciebie na tej sesji, na zdjęciach można czuć się swobodnie i że nie oceniasz, nie wytykasz, a to jest bardzo, bardzo ważne, żeby się czuć bezpiecznie, nie? Bo to jest taka... Wpuszczenie kogoś do swojej takiej intymnej strefy. Ja tak mówię też często z jedzeniem, że jak przeprowadzam rozmowę albo po prostu rozmawiam z kimś i kiedy ktoś mnie wpuści do swojego świata, do świata niepewnej relacji z jedzeniem, do świata zaburzeń odżywiania, to wpuszcza mnie do bardzo intymnej strefy swojego życia. Tak. I to wymaga ogromnej odwagi. Tak samo pójście na sesję zdjęciową wymaga ogromnej odwagi. Tak, ja powiem tobie, że wiadomo, w zależności kto jest jakim dietetykiem, ale chyba pierwszy raz w zeszłym roku miałam rozmowę i faktycznie, tak jak mówisz, to jest obnażenie całej ciebie, czyli to, że ty wieczorem siadasz i jesz całą czekoladę, ty musisz o tym powiedzieć, wiesz, tak naprawdę nikt o tym nie wie, ty siedzisz przy komputerku, pracujesz i już nie wiem, wszyscy w domu śpią i nikt się nie zorientuje, że ty zjadłeś całą tabliczkę czekolady, albo że jak jesteś zdenerwowany, to ty jesz słodkie, albo że nie jesz w ogóle, bo nie masz czasu, bo jesteś tak zapędzony. I wtedy sobie zdajesz sprawę z tego, że ja muszę powiedzieć wszystko. I trochę tak masz rację. To jest tak samo jak z tym ślubem. Te kobiece sesje to jest wchodzenie intymne w to, co teraz jest. To, co teraz się dzieje. I jeżeli u Ciebie dzieje się bardzo źle, na zasadzie, że totalnie nie jesteś przekonana do sesji, to odłóż ją na późniejszy czas. Nie idź w momencie, który w swoim życiowym, nie wiem, rozwala się wszystko, straciłaś pracę, nie wiem, cokolwiek złego takiego, wiesz, naprawdę traumatycznego się stało, po prostu odpuść teraz, to nie trzeba tego zrobić na już, można zawsze to zrobić w późniejszym czasie, bo jak później pójdziesz w późniejszym czasie, zobaczysz to z trochę innej perspektywy, zaufasz i wtedy się otworzysz i te zdjęcia wyjdą fajne. No mówię, tutaj dużo też dało na takich tych mini sesjach kampowych, tam wiesz, miałam ja 20 minut na dziewczyny, więc jakby teoretycznie to jest bardzo mało na sesję, ale widać było, że każda podeszła do tego jako do fajnej zabawy, czyli musiała gdzieś tam przesłuchać ten podcast, którego ja jeszcze nie przesłuchałam i że powiedziała, no dobra, niech się dzieje, co tam się dzieje, nie? No fotografujemy i lecimy z tym tematem, no i to było fajne właśnie, że nie każdy mówił, Boże, bo tam jest taka dziewczyna, co ma 19 lat i wygląda tak pięknie, a ja mam tam, nie wiem, 30 i nie wyglądam już tak ładnie. No po prostu trzeba zaakceptować i tak jak mówisz, jakby całe to moje podejście i doświadczenie rzutuje na to, co się dzieje teraz. Ja zawsze mówię, że trzeba być dobrym człowiekiem i dawać dobro, żeby to dobro do Ciebie wracało i mam wrażenie, że jestem w momencie mojego życia, w którym ja jestem szczęśliwa, spełniona, wiadomo, że mam jeszcze wiele celów swoich, ale w tym momencie jestem wdzięczna za to, co mam, za to, co przeżyłam kiedyś, bo jakby dla mnie to już jest teraz doświadczeniem, a nie traumą. No i tak jak mówisz, jakby od tego wszystkiego zależy, jakie robisz zdjęcia i zaczęłyśmy od tych zdjęć, przeszłyśmy przez wszystko chyba, co mogłyśmy. No i myślę, że po prostu to pokazuje też taką ludzką stronę fotografa. Czyli my też mamy swoje doświadczenia. Ja bardzo dużo rozmawiam i
czerpię też te doświadczenia od innych osób, tak jak od ciebie. I wiem, że to jest... Biorę też feedback po sesji, czyli jeżeli coś się nie podobało, to też fajnie, jak po prostu powiesz fotografowi tak normalnie, wiesz co, słuchaj, ale nie podobało mi się to, że nie wiem, za dużo gadałaś. No po prostu, mm-hmm. nie? I to jest fajne. I myślę, że ta sama akceptacja i to, co się teraz dzieje, to jest piękny czas, a w przyszłym roku to już w ogóle będzie pięknie. Oj, tak, tak. Ostatnie pytanie jeszcze mam do ciebie, bo no. tego nie zapytałam, a jakby tak mi się wydaje, że jakby odpowiedź znałam, tylko wiesz, jak ktoś się chce zdecydować na sesję, no to no. obawa jest taka, a i co jak nie będę potrafiła ułożyć rąk, nóg, ciała w ogóle, czy tak. ty pomagasz w pozowaniu? Tak, oczywiście. Właśnie to jest ta kwestia, o której w ogóle nie powinno się myśleć, dlatego ja też o niej nie mówiłam. Bo po to ja jestem z tej drugiej strony aparatu, czyli tak jak mówią, o, ale masz aparat, nie no, piękne zdjęcia robi. No to odłóż ten aparat, niech robi te zdjęcia, nie? Wiesz, to jest najlepszy tekst, jaki może fotograf usłyszeć, nie? Aparat robi piękne zdjęcia. Właśnie ja jestem za tą stroną, gdzie też dużo wraca do mnie takiego feedbacku, że to jest fajne, że ja mówię, weź wdech i wydech na przykład. To jest taka, wiesz... rzecz, którą czasami niektórzy zapominają oddychać na tej sesji, tak się stresują. Albo mówię, trochę podnieść podbródek, odwróć się w prawo, w lewo, spójrz na mnie tak, a nie inaczej. I ja cały czas koryguję to, jak to wygląda. Czyli cały czas jestem jakby z tobą na tej sesji i pomagam tobie się ustawić, więc no to jakby jest rzecz, o którą w ogóle najmniej się powinno martwić, czy ja umiem się ustawić. No od tego jest fotograf po drugiej stronie obiektywu, żeby mówił, jak ma to wyglądać. To ja powiem na koniec jeszcze tak, że kończymy tą rozmowę, Monia, i szukamy terminu dla mnie. Ja do ciebie przyjeżdżam, bo też już nie będę odkładać tego, a kiedyś tam, tylko chcę, żeby to było dla mnie ważne i umawiamy się na zdjęcia, przyjeżdżam do ciebie, robimy jakąś sesję, nie wiem jaką, nic nie będę ale sobie to będzie wiesz, bomba. Planować, tylko taką jaką jestem, masz mnie sfotografować i to będzie okej. Dobrze, a byłaś w ogóle kiedyś w Poznaniu? Byłam na chwilę w sumie, bo byłam u Olka, u Warzywego i byłam raz na szkoleniu, a tak na dłużej to nie. No to trzeba będzie skorzystać z uroków Poznania. Bardzo, bardzo chętnie i oczywiście jakbyś chciała przyjechać do Wrocławia, to wiesz, tylko dawaj mi znać. No, możemy sobie zrobić wycieczki. Właśnie z Wrocławiem mam takie... takie love-hate relationship, że tak powiem, bo ja byłam, wiesz co, w okresie świątecznym. W tym okresie, w którym było bardzo dużo ludzi i nie mogłam nic jeść, nigdzie napić się kawy, bo po prostu wszędzie było full ludzi. Ale myślę, że to jest kwestia tego, że ja byłam po prostu w grudniu i to był chyba 2019 rok, to jeszcze przed pandemią. Tak, to się przypadają. I tam właśnie było multum ludzi, że jak wchodziło się w jeden korytarz, to trzeba było przejść cały rynek, tak jak wszyscy szli. No tak, tak. To ja, tutaj mam dla ciebie wyzwanie. Przyjeżdżasz do mnie, ja cię prowadzę po Wrocławiu i mam nadzieję, że to zostanie tylko samo love, nie Wrocław. Dobrze. Tutaj... Okej, dobrze. Ja jestem Powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć, jak nazywa się twój profil na Instagramie, jak się do ciebie umówić na sesję i wszystko, jak to wygląda. Więc tak, mój profil i moja nazwa nawiązuje bardzo do mnie, bo ja nazywam się z bliska, czyli blisko emocji, blisko wszystkiego. Można mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku. Mam też stronę internetową, do której naprawdę zachęcam, żeby wszyscy rzucili okiem. No teraz obecnie jest w budowie, bo od października tam się trochę zmienia. Ale Instagram w sumie to jest chyba główna rzecz, gdzie jestem tam najczęściej, czyli główne media, gdzie można mnie najczęściej spotkać. Jak się zapisać? No wystarczy do mnie napisać, mailowo można też pisać, więc nie jest to trudne. Jak nie odpisuję od razu, to po prostu tylko trochę trzeba poczekać, bo nie ma mnie na tych wszystkich social mediach. Nie jestem dostępna 24 na dobę, bo cenię też czas mój prywatny i z rodziną, a też czasami mamy takie przeświadczenie, że zawsze musimy odpisywać o każdej porze, nie? Tak, tak. Także tylko chcę uświadomić, że to tak wygląda, że to jest nasza praca. No i co? No można mnie znaleźć w Poznaniu, ale często jestem też w Trójmieście, bo kocham Trójmiasto i kocham morze i tam w ogóle mam pół mojej rodziny, więc często mnie tam można znaleźć. No i teraz będzie można mnie znaleźć też we Wrocławiu, jak będę u ciebie, tak, Monia. Tak, tak. No. Tutaj może damy informację, że przyjeżdżasz tutaj i coś uda nam się zorganizować. Ja bym bardzo chciała.
Dobrze. Tam we Wrocławiu chyba są w ogóle fajne takie studia fotograficzne. Są. Można wykorzystać i no ja mam tutaj tą swoją ścianę ukochaną z cegły. Ja wiem, że już jakby niektórym mogła zbrzydnąć, ale ja tak kocham po prostu. To jest mój styl. No dobra. Trochę na koniec przedłużyłyśmy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Link do Twojego profilu i tam, gdzie Cię można znaleźć, zostawię w opisie tego odcinka. Jak wyjdzie, to też będę spamować Twoimi zdjęciami, po prostu są cudowne. Ja jestem zakochana w Twojej twórczości, w Twoim profilu. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Monia. Ja dziękuję Tobie za zaproszenie i troszeczkę się stresowałam, muszę powiedzieć, ale myślę, że chyba wyszło tak bardzo naturalnie. Zeszło? Tak, już? Zeszło. Mam wrażenie, że w ogóle znamy się od zawsze, nie? Ja też mam takie wrażenie, to jest nasza pierwsza rozmowa. Tak. No, bardzo Ci dziękuję, Monia. To ja się żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa!